Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Reigned King League of Legends Story. No i tak, ostatnio skończyliśmy na ucieczce przed tymi tutaj mobkami, które były. I myślę, że będę chyba chciał z nimi troszeczkę sobie powalczyć, bo raczej one na mnie odpuszczą. Ale weźmy od razu kilka sztuk może, co? Wyczułam sporą ilość magicznej energii po burzu. Myślisz, że to zabawa? Kurde, tylko co te konstrukty strażnicze, to już może być coś mocniejszego. Braumik, standardowo. Tamcik. No i bijemy konstrukt strażniczy. Jest kochani 11.04, a ja robię dalej zapas na święta. Muszę to niestety zrobić. Mamy 83% już gry za nami. Ktoś jeszcze? To już w sumie blisko końca. To jest bardzo blisko końca. No, leci wszystko w Braum, a dobra, ale Braum, skąd ty masz tyle tarczki? Skąd ty masz, chłopie, tyle tarczy? Tego nie mogę zrozumieć. Ten sobie też dał sporą tarczę. Dobra, dwustrzał standardowo. Bo chyba tu... A nie, zdążymy jeszcze go wyjąć. Dobra, fajnie. No i to całe leczenie, którego nie potrzebuję. I czy tak, ja cię mogę szczarmować? Czy cię nie mogę szczarmować? Mogę cię szczarmować. I fajna, 1800 krytyka. Tu też ładnie poszło. No i myślę, że go już dotłuczemy. W sumie to jeszcze pierwsza fala jest, ale... Czy faza, nie fala. A fala w sumie też może być. I pyk. 850 bez klepnięcia. No tam w sumie była fala. Dobra, kim ty jesteś? Zakazana kronika, mglisty powiernik sekretów. Uła, dobra, to bolało. Ari, zróbmy to w ten sposób. W końcu mogę odpuścić. Walniesz ultem. Walniesz jeszcze zwykłym atakiem. Niestety drugiej tury nie mamy. Dobra, wszystko leci w Brauma. Spoko, to mi się podoba. Z racji tego, że i tak nam ta książka już zaatakowała, a my nie mamy szans, żebyśmy... Raczej to zrobili w ten sposób. Nawet nie wiem, czy Braum w sumie dobije tą książkę. Do tego 966 HP. Ale spróbujmy. O kurde, Braum 2655. Dobra, nie było tematu. Tylko ta menda sobie jeszcze tarczkę dała. 3,5 koła. To już było nieprzyjemne. No, dużo tego nie zrobiliśmy. Ta menda sobie daje tarczę. Więc aby tego uniknąć, musimy go szczarmować, dziada. Ja bym mu jeszcze dał, oprócz taunta. Taunta też mu damy. Ja bym jeszcze te mendy troszeczkę odepchnął. Tutaj możemy bez problemu dać więcej, bo i tak Ari będzie atakować. Zbieram siły. Ogłuszenie wpadło. Tu damy... Jest już klepnięcie, dobra. Nawet nie musimy tego robić. Możemy śmiało na alei mocy walnąć. No i 300 tarczy. Boże, to jest piękne. Nie ruszaj się, będzie szybciej. To jest piękne. I dodatkowa tura wpadła. Liczę na to, że może MFC się to uda zrobić. A tu użyjemy ultimate'a. Wiesz i masz. Jest fajne, że ona ma dodatkową turę po tym ulcie. Dobra,
Braum, ty też atakuj tego cymbała. 365, pięknie. Patrzcie, jak ginie. No miałem rację, udało się MFC. To nas nie boli w żaden sposób. No, atakuj. Pyk, 1529. Kolejne nacięcie na spluwie. Styknie. Póki co. Styknie, póki co. Ręka kamiennego tworu. Spory kawałek kamiennego konstruktu. Składnik wykorzystywany do zaklinania. W ogóle już dawno nie zaklinaliśmy. Ej, to jeszcze jedna książka? Naprawdę? No nie, no myślałem, że już nam się uda uciec troszeczkę dalej, a tu widać, że nie. Niestety tak dobrze nie ma. Bra, no standard. Nie wiem skąd ty cały czas masz te 10 przeładowania. Czego ty to masz, przyjacielu? Krytyk. Niestety. Niestety nie. Dobra, wystarczy, że w sumie HP zbijemy tak do 1000 i MFK już sobie poradzi bez problemu. MFK, ty już możesz zacząć kastować chyba. 1149, myślę, że sobie poradzimy. Zakazane słowa. Więc tak, ty wal tu. Akurat już MFK ma czyste pole do popisu. Dasz radę szermować, dobra. No nawet nie musiałem. Szczyt łańcucha pokarmowego. Nawet nie musiałem tego robić. Dobra. I tak, musieliśmy dojść tutaj. Ale jest jeszcze jedno pytanie. Tu jest teleporter. Poprzednio uśpiony teleporter zaczyna rozbrzmiewać energią, otrząsając się z kurzu osiadłego na nim na przestrzeni mileniów. Urządzenie jest teraz aktywne i odeśle cię do głównej komnaty skarbca. Fajno, 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 ale to jest skarb. Większy eliksir, troszeczkę potek, spoko. Tylko skarb był jeszcze tu, ale to chyba golem blokował, z tego co pamiętam. Zobaczmy, co będzie tu. W podestu bije nagromadzona magiczna energia. Nad nim unosi się masa pulsującej magii. Opisana latającą runą. Odczytujesz ją. Uwolnij. Dotknij znaku. To urządzenie chyba kontroluje przepływ energii. Więc przywróci zasilanie? Możemy się przekonać. Zdaje się, że zasilanie wróciło. Niesamowite, że błogosławione wyspy miały tyle do dyspozycji. Tragedia zrujnowania odebrała światu o wiele więcej, niż możemy sobie wyobrazić. Dlatego nie możemy dopuścić do niej ponownie. Ruszajmy dalej. Wszystko pięknie, ładnie, tylko problemem jest teraz to, że najprawdopodobniej obudziliśmy wszystkich strażników, którzy są tutaj w okolicy. A co to jest? Prawa ochrony golemów zastąpione. Nasycenie mgłą nieudane. Skarbiec naruszony przez wrogie siły. Ostrzeżenie, zalecana ewakuacja. Tego się już nie da odczytać, tak? Holy moly, no tak jak myślałem. Kurde, teraz te golemy będą nas atakować. Ile to jest run? Run, run, run. Niestety, ale jestem pewny, że one będą do ataku. Prawda? Strażnik stoi bez ruchu. Zanim do niego podejdziesz, w pomieszczeniu rozbrzmiewa jego głos. Opróżniono zasoby pamięci. Wykryto próbę manipulacji. Załaduj wspomnienia komendy, aby ponownie aktywować strażnika. Ari jeszcze nie umie tego zrobić. Golem stoi bezczynnie, furkocząc. W swojej ogromnej dłoni ściska niewielki talizman, który połyskuje czerwonym światłem. Gdy podchodzisz, golem przemawia brzęczącym głosem. Strażnik typu rzemieślniczego, aktywny. Rdzeń pamięci wyczerpany. Załaduj kompatybilne wspomnienia.
O nie, 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 to jest już strażnik mocnej ochrony pewnie. Strażniku, odpuść nam, dobrze, ty wolny jesteś. Nie jesteś taki jak ten szybki pierwszy. Dużo was tu jeszcze jest? Mgła przytłacza. Konieczny atak. O Jezu, przepraszam, zrujnowałem mi grę. Rozpoczynam zadanie. Oj, chyba coś nie wyszło. A, że się rozpoczął zadanie? O kurde. Ale my tu mieliśmy iść. A ja tu nie chciałem iść. Cóż to jest? Cokół wspomnień Beta. Skarbiec został zniszczony przez wdzierającą się ciemność. Obawiamy się, że wszystko stracone. Ale ty mnie jąkała dzisiaj. No dobra, ale tak. Tego tu chyba nie było. Czy było? Było. Ale pamiętam, że problem był z tym, iż mi się tego nie chciało robić. Więc trzeba to zrobić teraz w inny sposób. Dobra, ty się świecisz. Ty się nie możesz świecić w ten sposób, niestety. Tam też chodzi burak, no nie. Dobra. Musimy dojść do tego. No, czemu to się nie świeci? Oż ty gałganie. One się nie mogą przecinać, czy jak? Więc to chyba nie może być w ten sposób. O, to musi być w ten sposób. Potem musi iść. Kurczę. Musi iść tu. Nie tu. Też nie tu. Tu. Dobra. To jest dobrze. Więc co teraz powinno iść tu? Albo nie tu. Nie tu, to powinno iść. Ej, no kurde, czemu to nie działa? Dobra, kochani, ja to sobie zrobię pewnie po nagrywce. Komnata koniunkcji. A dobra, czyli my mamy po prostu trzy zadania w tej chwili, które możemy robić w losowej kolejności, więc to też nie jest problem. Dobra, chodźmy tutaj. Zaatakujmy cię, póki tych bybzików nie wypuścisz. Będzie zabawa, co? Będzie się działo. I znowu nocy będzie mało. Ała. Ała, to zabolało. Dobra, bijemy ciebie na pyrę. Brown, u ciebie to standardzik, złotko. T-65 nie jest mało, jest git. Ali powinna chyba zrobić dobrą sytuację dla MF-ki 911. Bądźcie po karetkę. Ale nie dla mnie. No dobra, ale to już mnie zabolało. Ile wy macie tur? Dlaczego wy jesteście tacy szybcy? Dziady garbate. Ali będziesz leczyć za chwilę. 9-6-6, dobra. Powinniśmy go ubić. Ari, lecz. Wszystkich lecz. Dobra, bijemy tego. No liczyłem, MF-kę, że się uda. On będzie teraz atakował i to mocno. A nie, dał sobie tarczkę. Prawie dwa koła. 1700. Uła. Ari dostała po nosku. Co za kolejność. Dziękujemy. Słodziak z ciebie. Tak właśnie. Słodziak ze mnie. Ale ja moc, dobra. Powinniśmy mu zbić tą tarczę najpierw.
Nie dałem tam tak. Ale może mnie nie trzeba. Kurwa, jeszcze sobie tarczkę dał. Ale i tak by wyszło. I tak wyszło, jak miało wyjść. W zasięgu wzroku. Ari, daj mu czarma. Czy on jest odporny na ogłuszenia? Nie, on nie jest odporny na ogłuszenia, dobra. Fajno. Braum, walnij go po nosku. 1291, piękny krytyk. On wali teraz lepsze kryty niż Yasuo. Dobra, coś szybkiego potrzeba. Na przykład to. Chociaż miałem ulta do dyspozycji, może niepotrzebnie manem zużywałem. Dobra, no mniejsza. Fortuna to prześmiałem. O, jaka anegdota słowna. Sokół wspomnień Omega. Uciekliśmy. Mamy nadzieję, że magia głównej kuli utrzyma i zachowa nasze wspomnienia i odkrycia. Być może, a być może nie. Chyba jest to ta kula. Kula. Kula wali kula. Znaczy kula wali kula. O nie! Bydlaki nas atakują. Ale będę bezczelnym chamem. Kurde, dobra, nie wyszło mi. Nie wyszło mi. Moja bezczelność mi nie wyszła. Moja bezczelność mi niestety nie wyszła. A i może znów jakieś leczonko? Co ty na to? Tak, powiem wam, że w sumie te DPS-y mamy takie bez szału, bez rewelacji. Myślałem, że będzie to lepiej wyglądać. Wal po nosach. 333 tylko? Ej, co tak mało? Zakazane słowa. Dobra, Ari zaatakuje, Braum zaatakuje. Powinno się udać. Uda się, czy się nie uda? To się okaże. Ari, pyk. Co wy taki mało walicie? Się nie uda. Nie ma szans, żeby to się udało. Zaryzykuję, no trudno. 416, no bez jaj. Co one mają tyle obrony? To się w pale nie mieści. To się nie mieści w pale, naprawdę. Front 213. Kurde, kończą nam się niestety pońcy. Czy pońcy tarczki. No i dobra, Braum dostaje po dupie teraz. Przynajmniej to. Bardzo dobrze. Ten konstrukt daje im... Ale ty jesteś kurde głupi baran. Ale ty jesteś głupi baran. Ty weź czytaj czasem te głupie opisy. Ale ty jesteś głupi. Naprawdę. Jesteś Shiro głupi. Dobra, walnijmy to. Zaczęło zrobić to w ten sposób i nie byłoby problemu. To nie, ja się tam bawię, strzelam. Oj człowieku, oj człowieku. Mogę to skończyć już. Ale dobra, będziemy mieć więcej na następną walkę. Cierpliwości. Będziemy mieć więcej na następną walkę. O, nawet nie musieliśmy tego robić. I
do piach! No serio, ja czasem walę takie lamy głupie. I co, one mają to samo? Nie, one nie mają wzmocnień. Albo jeszcze nie mają. Ale widzicie, człowiek się dopiero, kurde, uczy na swoich błędach. Dobra, zadajmy tego. Nie można powstrzymać. Pyk, mamy tarczkę. Teraz ty możesz gadać tymi zakazanymi słowami, ile chcesz. Ile ci się żywnie podoba, przyjacielu. Dobra, dwustrzał myślę, że walniemy. Ari powinna dobić. Nawet aż nadto. Jak cios lodowego trolla. No ale oni też ładnie hitują. Ale sam się ta tarczka skończy. No kurde, czy oni znów to mają? Jakie jaja. Ale mi tutaj normalnie spieprzają mi wszystkie moje manewry. Jezu, nienawidzę tej gry. Zaczyna nam to wychodzić. Naprawdę, to jest takie głupie. To jest tak głupie, że czasem aż tego nie rozumiem. Klikasz prawie wszystkie myszy na konstruktorznicze, to cię wali kurde tego. I to nie był taunt. To jest głupie. No kurde, jeszcze tego walnęło, no dwa razy klikasz tego, wali ci tego, no. I nie wiesz, czy to jest błąd, czy tak ma być. Niby tam było rozdzielenie na dwa strzały, no ale... Bez sensu. Dobra, na szybkim walniemy, mamy w sumie 20. Ląd podpalony. I teraz pytanie, co my mamy zrobić dalej? Zczarmujmy tego. Czy tego? Oba są lipne. Dobra, tego, walniemy potem przez Shine Break. Kto następny? No i to był fajny atak. Ja go muszę częściej używać, ewidentnie. Tego zczarmuję. Raczej go zabiję. No właśnie. No i tak miał odporność. Ale jestem zły, że mi tam ten hit nie wpadł, no. Niby nic się nie stało, ale takie głupie błędy. Takie głupie naprawdę błędy. Oho. Ciebie koleżko, to my nie lubimy. Nie mogę się doczekać. Nie masz odporności na szczęście, aczkolwiek znów przyjaciel z tym kurde gównem przyszedł. No, ja ci to szybko zbiję, nie ma problemu. Już tego nie masz. No dobra, ale efekt już powinien zniknąć. Chyba oni już tego nie mają, prawda? Bitka, nie mam pojęcia. Wyżerka. Dostali na pewno 3 ataki, to jest pewne. On nie ma odporności, na szczęście. Dam standardik. Myślę, że możemy sobie walnąć tarczkę. To jest na wszystkich sojuszników, a my nie potrzebujemy na wszystkich. My potrzebujemy na siebie. Co za energia!
Skąd ty masz heal'a od Ahri? A nie, dobra, to urok wpadł. Oj, ciężki orzek do zgryzienia. No ciebie zaczęliśmy atakować, ale ty i tak masz więcej HP niż tamten. On mi nie przeszkadza. To mi wręcz nawet daje lepsze pole do manewru. Dobra, walimy ultem. Tak bez strzału i bez rewelacji. Niczym łowca. I ty w sumie łowcą jesteś. No kurwa, nadal jest ten głupi buf. Nie rozumiem go. Ja go naprawdę nie rozumiem. Nawet masz osłabienia 4. Non-stop ma 2 tury. Czy to chodzi o atak w każdej turze? Nie chodzi o 3 ataki takie równoległe? Tak, to chyba chodzi o to. Głupie to, ale niestety tak to wygląda. Dajcie to szybko zbijem. Żegnamy pana. No i już niby nie masz tego, tak, czyli to w ten sposób działa. 3 tury musimy go napieprzać. Szkoda, bo naprawdę jest źle to opisane moim zdaniem. Dobra, MFK, ty niestety nie masz jak go jeszcze rąbnąć. Chociaż masz go jak rąbnąć. Jeżeli wejdą kryty, to masz szansę. Weszły wszystkie krytyki. To było piękne. Naprawdę sądzili, że wygrają? Muszę częściej korzystać z tej umiejętności. Ona nie potrzebuje ani klepnięcia, ani z tych rzeczy. Oho, kolejne gangreny. Glify są w większości niemożliwe do rozszyfrowania. Krótki fragment pozostaje jednak nietknięty. Jeżeli odnajdziesz tę wiadomość, przekaż starszyźnie informację, że wiedza Vesani musi przetrwać. Przybyliśmy tu napędzeni ciekawością, a dzięki pomocy Heli udało nam się wyciągnąć cenne wnioski dotyczące naszych możliwości oraz możliwości Białej Mgły. Mamy nadzieję, że przyszłe pokolenia będą mogły wykorzystać naszą pracę, by... Tekst nagle się urywa. To pewnie te memory. Golem pulsuje energią, jednak wciąż ani drgnie. Potrzebuje jakiegoś podstawowego wspomnienia. Uścisk pajęczaka, doskonały talizman ptasiego rycerza. Coś tam nam weszło. I jest chyba pierwsze wspomnienie, które mieliśmy wziąć. O nie, tam jest golem. Golem. Prowadzono protokoły ewakuacji błogosławionych wysp. Konwersja mgły rozpoczęta. Transfer wspomnień zainicjowany. Wszystkie kule wspomnień muszą zostać zabezpieczone w stacjach infuzji, aby rozpocząć infuzję zaklęć. Srebrzysta kula świeci i pulsuje w powietrzu. Nie wiesz, do czego może służyć, jednak coś cię do niej przyciąga. Sięgnij. Czuję tak wiele emocji z wnętrza tej kuli. Czy to jest naczynie? Potrafisz je wydobyć? Vesani, których widziałam we wspomnieniu, używali tych emocji na golemach. Z moimi umiejętnościami powinno się udać. Udało mi się. Moje umiejętności mają więcej zastosowań niż sądziłam. Może teraz uda nam się ruszyć niektóre z tych golemów. W ogóle zauważcie, jak uszy Ahri tak śmiesznie pulsują, czasem tak machają. Może to będzie widać niedługo. O, właśnie w tej chwili. Świetne. Ile zajmuje ci spostrzeżenie różnicy między w pełni działającym magicznym strażnikiem od golema niezdatnego do użytku?
Ten twór jest w stanie się ruszać, jednak wciąż potrzebuje do tego podstawowego wspomnienia. Nas z wspomnieniami. Przypisałem wspomnienie. Zadanie przyjęte. Umysł. Pusty. Konieczność odpoczynku. No, raczej my je niszczymy po prostu. Golem wypuszcza z rąk coś, co rozpada się na kawałki. Na ziemi dostrzegasz mały token z symbolem ziemi, który świeci żółtym światłem. Weź znak. Znak ziemi. O, to już wiemy, do czego tam potrzeba. Dobra, ale tutaj mamy przejście. A tu jeszcze był chyba skarb, prawda? Prawda. Jezu, dzięki ci, panie, za coś takiego jak skróty klawiszowe. Dzięki czemu jak kaszlesz, to nie musisz potem tego wycinać. Amen. Mamy nową rozmowę już. Złoty naramiennik. Okej, ja nie chcę teamu zmieniać. Dobra, mamy kolejny teleporter. O, fuck. Tak, myślałem. 22 tysiące HP. 22,5 nawet. Będzie to ciężka walka. Wzmocniony pancerz. Trafienie atakiem z alei mocy usuwa ładunek zbroi płytowej. Jeśli wszystkie ładunki zbroi płytowej zostaną usunięte, dodaje ładunek zniszczonego pancerza, zwiększając wszelkie otrzymane obrażenia o 10% za każdy ładunek. Czyli musimy z bota walić. To co, dobra. Zaczynamy? To oby się już tam z nimi nie bawić zbytnio. Ja mam pomysł, taki dosyć ambitny. Ambitny pomysł, ambitny plan. Teraz będę z tamtej umiejętności na stop korzystał. Patrzcie, jak giną. No, dziękuję państwu. Myślę, że wy już nie potrzebujecie żadnego ładunku zbroi płytowej. Czy oni są odporni na głuszenia? Są odporni na głuszenia. Szkoda. Szkoda. Podpalenie. Dobra, Ari, ty na razie wal. Skupimy się na jednym na razie. Tysiąc 200, ładnie. 1300 prawie. No, na was to bebziki nie działa. Dobra, klepnijmy dziada. Tu mi nic nie zostaje, jak tylko zwiększyć szybkość i szansę. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Dawać! Ari, ty... Może go podpal? Ty masz bejta, a czy bejta? Bajta. Nie bejta. A bejta co innego. To i tak nam się teraz nie opłaca. No musisz atakować niestety. Kurde, jest 34 minut. O kurde, ja nie zauważyłem tego. Dobra, będziecie mieć dzisiaj większy odcinek, czy dłuższy. Kuloodporny. O kurde. Ach, tego nie zauważyłem, ile mam już odcinka. Fuck, shit już happens. Mi lepiej. Dobra, wal go w ten sposób. Musimy się szybko z tym uporać. Bo ja będę to renderował i renderował i renderował. I tak sobie to w sumie zrenderuję, jak będę szedł do pracy, ale... Dobra, walnijmy tego bajta. Zaczekaj, będzie. Pan dzisiaj MFK zbije mu na tyle. No szkoda, że kryt nie wpadł. Kurde. Szkoda, że go kryta nie było. Cholera, tylko nam Brown pada. Namierzam cię.
Bo ja nie mam many na naszej MFC. Nie patrzę na to. Ostrzegałam. Dobra, Ari, dobijesz, prawda? Wyczuwam strach. Musimy leczyć Brauma. Braum chyba miał jakąś tarczę czy coś takiego. Albo Ari to miała. Braum! Nieco się chwieje. Wiem, Braum, wiem. Tak. Teraz mam cię w garści. To był ten spell. Ari i jej czarna dziura. No i pyk. Full heal. Tak go raczej nie dobijemy. Nie wierzę w to. Patrzcie na wąsy! Nie wierzę w to, że go dobijemy, więc i tak musimy go atakować. Kurde, mogłem go w sumie przesunąć. Hurra! Niestety on jeszcze zaatakuje Brauma. A jednak nie. Nie rozumiem tego, naprawdę. Krytyk. Niestety. Jakby był krytyk, to byłby i kill. Ale dobra, i tak już go dobijemy raczej. No pewnie, że tak. Będzie ze 40 minut odcinka, jak nic. Może to powtórzymy, co? A nie, nie będzie 40 minut odcinka, bo wam teraz zrobię polsat. Ho, 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 ho. Dobra, kochani, dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro i widzimy się w następnym odcinku Reigned King League of Legends Story. Trzymajcie się. Hej, hej.